Więc czas zacząć nasze wieczorne webinarowe spotkanie. Zanim to zrobię, przejdę do dzisiejszego naszego tematu, to pozwólcie, że ja sprawdzę, czy wy mnie słyszycie. O, chyba mnie słyszycie, bo już widzę pierwszy dobry wieczór. Wspaniale. Słyszycie mnie i widzicie. Dziękuję tutaj, Krystyno, za to potwierdzenie. Wspaniale, słyszymy i widzimy. Ekstra, odetchnęłam. Być może wśród Was są też osoby, które jeszcze nie brały nigdy udziału w webinarze, więc pozwólcie, że taką techniczną uwagę zrobię na początek. Wy mnie widzicie i wy mnie nie słyszycie, ale ja Was nie widzę, ja Was nie słyszę. Na szczęście jest czat w lewym dolnym rogu, gdzie możecie też pisać, reagować, pytać itd. I od razu powiem, że dla mnie jest to strasznie ważne, żebyście, ja będę podczas naszego spotkania czasami o coś podpytywała, czasami być może wy będziecie mieć do mnie jakiś komentarz. Bardzo was proszę, żebyście korzystali z tego czatu, bo dla mnie to jest taka informacja, że jest ok, że idziemy w dobrym kierunku. I bo niezwykłą trudnością i wyzwaniem dla mnie w webinarach jest to, że ja gadam, ale nie widzę tych ludzi, do których mówię. Jeszcze jedna techniczna rzecz. Też wspiera mnie Anna Mitura z Centrum Edukacji Obywatelskiej, która też będzie tutaj z Wami na czacie. I Ania będzie w razie czego też reagowała na jakieś Wasze pytania, albo jak się pojawi jakiś problem techniczny, to też będzie tutaj nas wspierała. Więc nie jestem osamotniona. Bo od razu na wstępie się przyznaję, że kolejną moją słabością jest brak podzielności uwagi. W związku z tym czasami być może czegoś nie dostrzegę na czacie, więc Ania tutaj będzie mnie pilnowała, żeby nic ważnego mi nie umknęło. No dobra, to jak już jesteśmy przywitani, to myślę, że możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu, czyli tajemnicze design thinking w edukacji. Ale zanim rozszyfruję ten skrót, to jeszcze, właściwie nie skrót, tylko tę angielską nazwę, to dajcie mi jeszcze chwilę. Dlaczego ja się tutaj znalazłam? Nazywam się Aleksandra Saczuk i na co dzień pracuję w Fundacji Szkoła z Klasą. W fundacji kilka lat temu pierwszy raz zetknęliśmy się z metodą design thinking. Wtedy cały nasz zespół wziął udział w szkoleniu dotyczącym tej metody, tylko że to szkolenie było prowadzone przez dziewczyny, które na co dzień pracują z biznesem i to szkolenie w związku z tym było takie bardzo biznesowe. I tam padało dużo takich dziwnych słów jak klient, produkt, przepływ pieniędzy i tak dalej. Ale jak sobie odłożyliśmy to słownictwo, które gdzieś kuło w serce nasze NGO-sowe serce, to stwierdziliśmy, że w tej metodzie jest ogromny potencjał. Tylko, że musimy ją trochę wyjąć z tego biznesu i przełożyć na grunt szkoły i na grunt edukacji. I mam takie poczucie, że jako pierwsi w Polsce albo jako jedni z pierwszych właśnie przenieśliśmy design thinking z biznesu na język edukacji i szkoły. Tak jak powiedziałam, gdzieś się zachłysnęliśmy tą metodą, ona nam się bardzo spodobała i właściwie od kilku lat w fundacji pracujemy w oparciu o tę metodologię. Pracujemy wewnętrznie w ten sposób, to znaczy, gdy budujemy programy, a pracujemy z nauczycielami, z edukatorami, to właśnie konstruujemy je w oparciu o tę metodę. Również nasze programy zaczęliśmy opierać na metodologii design thinking. Naszym głównym flagowym programem Szkoła z Klasą 2.0, który od 3 lat działa według formuły, którą właśnie oparliśmy na design thinking, które ja w skrócie podczas naszego dzisiejszego webinaru będę określała jako DT. Więc jak mówię DT, to wiadomo, że chodzi mi o to design thinking. I gdy przetestowaliśmy przez te ostatnie lata w tym naszym ważnym programie DT, to zaczęliśmy stopniowo elementy tej metody przenosić do innych programów, które realizujemy w fundacji. Nie będę o tych programach innych opowiadała, tylko cała opowieść wprowadzająca ma Wam też uświadomić, że to wszystko, co dzisiaj będę mówiła, to wynika z jakichś naszych
do świata. Od kilku realizujemy szkolenia z dzieci, zarówno dla nauczycieli, tutaj na zdjęciu widzicie nauczycieli, którzy coś dziwnego konstruują, jak i dla dzieciaków i młodzieży. I tak jak powiedziałam, mówię to wszystko dlatego, że chciałabym, żebyście wiedzieli, że wszystko, o czym dzisiaj powiem, wszystkie pomysły, inspiracje i narzędzia edukacyjne, które dzisiaj się pojawią podczas naszego spotkania, one wynikają, wychodzą z takich naszych doświadczeń fundacyjnych i zostały sprawdzone w rzeczywistości. Zostałam zaproszona do poprowadzenia, właśnie jak dostałam zaproszenie, żeby spotkać się dzisiaj z Wami na webinarium, no to oczywiście zajrzałam do tego programu, w którym jesteście, czyli Młodzi w Akcji. No i zobaczyłam tam takie określenia jak nieszablonowy, wychodzący ze schematu, otwarty na zmianę, czyli innowacyjny. I pomyślałam sobie, okej, to jest świetny grunt, czyli spotkanie z Wami i Wy, to jest doskonała taka płaszczyzna do rozmawiania o DT. Dlatego, że to nieszablonowe, otwarte na zmianę, innowacyjne, to jest właśnie to, co w tej metodologii, jest najważniejsze. Jest design thinking. Teraz powiem Wam tak bardzo w skrócie, taką powiedzmy ala definicję, którą za chwilę będziemy rozkładać na poszczególne elementy. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań po bardzo pogłębioną diagnozę oczekiwań i potrzeb odbiorców. To tak tajemnicza definicja, ale ja bardziej lubię przekładać definicję już na praktykę. Za chwilę to powiem. Ale wcześniej pozwólcie, że wytłumaczę Wam, dlaczego używam angielskiej nazwy. Jeżeli chcielibyśmy przetłumaczyć design thinking na polski, no to oczywiście tak pochodzi to z angielskiego. Design to znaczy projektować. Think to myśleć. Czyli moglibyśmy przetłumaczyć tę nazwę na projektowanie myślenia. Ale dla mnie brzmi to trochę przerażająco, jak sztuczna inteligencja. Wolałabym myśleć sama, swobodnie, a bardzo nie chciałabym, żeby ktoś projektował moje myślenie. Możemy też przetłumaczyć design thinking na polski, mówiąc, że to jest myślenie projektowe. Ale od tego myślenia projektowego już jest, od razu mamy takie skojarzenie z projektem edukacyjnym, a to też byłoby trochę mylące w opisywaniu tej metody. Więc cały czas operujemy angielską nazwą z tego powodu, że nie znaleźliśmy satysfakcjonującego tłumaczenia. Więc to jest trochę wyzwanie dla Was, bo być może Wam przyjdzie jakieś po naszym dzisiejszym spotkaniu jakiś pomysł, jak możemy na polski przetłumaczyć design thinking, tak żeby oddawało to, czym ta metoda jest. Ja wtedy chętnie jestem bardzo otwarta na wszystkie Wasze sugestie i pomysły. Skąd się w ogóle wzięła ta metoda? Nowa metoda. DT powstało w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Czyli już dobrych kilkadziesiąt lat temu. DT jest przede wszystkim metodą stosowaną w biznesie. To, co powiedziałam Wam na samym początku, że moje pierwsze zetknięcie z tą metodą, to też było szkolenie bardziej w takim duchu i języku biznesowym. Bardzo chętnie stosują tę metodę znane duże korporacje. Na przykład Google czy Deloitte. W ogóle Deloitte w całej swojej strategii, sposobie działania jest oparty na design thinking, ale również takie nowo powstające startupy. I tak jak też Wam na samym początku powiedziałam, nam gdzieś w fundacji tak spodobała się ta metoda, zobaczyliśmy w niej potencjał, że stwierdziliśmy, że warto przenieść ją z tego języka biznesu na grunt na nasze pole, czyli na to pole, w którym działamy z Wami, z nauczycielami czy z edukatorami. Tak jak już wcześniej pokazałam, pokazuję jeszcze raz tę definicję, taką kwintesencję design thinking.
Jest to metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań w oparciu o pogłębioną diagnozę oczekiwań i potrzeb odbiorców. Ja bym tutaj położyła akcent na trzy słowa. Pierwsze to innowacyjne, czyli tak jak byliście zachęcani w programie akcji, to właśnie takich działań niestandardowych, nieszablonowych, do wyjścia z jakiegoś takiego utartego schematu. Jest to też kolejne słowa, na które chciałabym położyć akcent, to diagnoza potrzeb. I myślę, że to jest takie kluczowe, to są słowa klucze, jeśli chodzi o tę metodę. Zaraz będę to przekładała już na konkrety. Chodzimy właśnie w kierunku tego design thinking, będziemy rozpracowywać, co się za tym faktycznie kryje, ale wcześniej chcesz, ponieważ ja mam świadomość, że wy w programie Młodzi w Akcji zaczęliście już swoje działania jakiś czas temu, czyli w tym momencie tak naprawdę albo taki kulminacyjny moment już jest za wami, albo za chwilę będzie i zbliżacie się do kończenia tych działań w programie. A metoda design thinking jest świetnym narzędziem do projektowania działań i później ich wdrażania. Ale nie chcę przez to powiedzieć, że teraz już jest dla Was, że za późno. Po pierwsze, mam nadzieję, że dzisiaj podczas tego naszego webinaru usłyszycie jeszcze takie inspiracje i dowiecie się o takich narzędziach, które w jakiś sposób uznacie, że jeszcze możecie je wykorzystać w tych bieżących działaniach, czyli jakieś elementy z dzisiejszego spotkania jeszcze weźmiecie do swoich działań, lub też wychodzę z założenia, że jesteście jakby aktywni ludzie już tak mają, że podejrzewam, że to nie jest działanie, projekt, którego się podjęliście i będzie jeszcze wiele takich działań, więc wtedy mam nadzieję, że jeszcze wrócicie do tego naszego dzisiejszego spotkania i w tych kolejnych też działaniach, projektowaniu kolejnych projektów, pomysłów sięgniecie właśnie po design thinking. No dobra, to takie było długie słowo wstępu. A teraz, jakbym mówiła za szybko, to też piszcie na czacie wolniej, bo ja mam tendencję do szybkiego mówienia. A teraz, z jakich elementów składa się design thinking? Można powiedzieć, że ta metoda składa się z takich pięciu, można w niej wyróżnić pięć etapów. Pierwszy z nich jest empatia. Empatia w duchu DT chodzi o to, żebyśmy zanim przystąpimy do jakichś działań, więcej, zanim przystąpimy do w ogóle wymyślania jakichś projektów, to zastanówmy się, dla kogo chcemy to robić. Dla kogo będzie to działanie? Do kogo ono jest skierowane? Kto będzie jego odbiorcą? A gdy już się nad tym zastanowimy, zastanówmy się, jaki jest ten nasz odbiorca. Załóżmy, że naszym odbiorcą jest, nie wiem, uczeń, lub wiem, że niektórzy z Was nie pracują w szkołach, tylko w instytucjach edukacyjnych, więc niech to będzie młody człowiek. Na poziomie empatii staramy się trochę wejść w głowę tego młodego człowieka, postarać się postawić w jego sytuacji, zastanowić się, co ten młody człowiek lubi, kim jest, co go interesuje, co go irytuje, jaki projekt związany z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości mógłby być dla niego interesujący, zaangażowałby go. Czyli trochę wchodzimy, jakby tak staramy się wczuć sytuację tej osoby, dla której jakieś przedsięwzięcie chcemy zrealizować. To jest pierwsze. Z empatii przechodzimy do diagnozy potrzeb. Na etapie diagnozy potrzeb już nie tylko jakby na etapie empatii zastanawialiśmy się, jakby bazowaliśmy na naszych wyobrażeniach o odbiorcy. A na etapie diagnozy potrzeb idziemy już konkretnie z pytaniami do tego odbiorcy. Czyli trochę weryfikujemy nasze wyobrażenie. Już nie zastanawiamy się, jaki jest nasz młody człowiek, tylko zadajemy jemu konkretnie pytania.
Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, czyli generowania pomysłów. Czyli jakby, wiecie, to jest krok po kroku. Po empatii, diagnozie potrzeb przechodzimy do generowania pomysłów, które mogą powstawać w szerokiej burzy mózgu. Czyli to jest ten etap, kiedy szukamy już jakiegoś pomysłu na działanie, jakiejś wizji na nasz projekt, co chcielibyśmy zrealizować. Gdy już mamy takie pomysły, które ja w ogóle jestem zwolenniczką i zresztą tak jest też zgodnie z metodą DT, one powinny powstawać znowu w takich szerokich konsultacjach. Czyli zapraszajmy do generowania pomysłów też te osoby, dla których robimy to wydarzenie. Tak? Szukajmy wspólnie, nie tylko my w swoich głowach, tylko zapraszajmy więcej osób do tego wymyślania. Gdy już to zrobimy, chodzimy do prototypowania. Prototypowanie najłatwiej powiedzieć, to jest taki moment, kiedy staramy się ten pomysł przełożyć już na jakąś konkretniejszą koncepcję naszego działania, naszego projektu. Tu na tym etapie zastanawiamy się na przykład, kto z nami to zrobi, kiedy to wydarzenie będzie miało wydarzenie czy projekt będzie miało miejsce, kogo do tego zaangażujemy, czy na ten nasz wstępny pomysł, czy on jest w ogóle możliwy do zrealizowania, czy na przykład wystarczy nam na to funduszy. Tak? Prototypowanie to tworzenie jakiejś takiej koncepcji, ubieranie pomysłu już taki trochę większy konkret. No i kolejny etap, to sprawdzanie, czy ten nasz pomysł jest dobrym pomysłem. Testować możemy jeszcze przed samym wdrożeniem projektu, ale również już nasz projekt może być formą jakiegoś testu, dlatego że drugi element jest nieczytelny. Dorota, na drugiej heksie jest napisane diagnoza potrzeb. Ja jeszcze za chwilę, ja teraz przechodzę przez poszczególne etapy metody design thinking, ale za chwilę na przykładach każdym z tych etapów się zajmiemy. I tutaj też widziała, Ania właśnie wam napisała, że spokojnie, że nagranie z tego webinaru będzie też dostępne, będziecie mogli je sobie odtworzyć. Dobrze, wrócę do tego ostatniego etapu metody design thinking, czyli do testowania. Testowanie możemy też takim zastąpić słowem sprawdzamy. Sprawdzamy, czy to, co sobie wymyśliliśmy, działa, czy nie powinniśmy tutaj wprowadzić jakichś modyfikacji. Dobrze. Czy macie na tym etapie jakieś pytania, czy idziemy na spokojnie dalej? Dobrze, to słuchajcie, ja idę dalej. Jeżeli wam się będą pojawiały pytania, piszcie. O dobra, idziemy dalej. Okej, okay. To wierzę, że to jest, że na razie mówię w miarę spójnie. I teraz, jeżeli już po tym, co powiedziałam, możecie mieć takie poczucie, okej, okay, przecież ta metoda nie jest niczym nadzwyczajnym, nie jest niczym innowacyjnym. Ona jest bardzo intuicyjna. Jeżeli tak twierdzicie, to jest prawda. Ta metoda, moim zdaniem, jej wielkość trochę tkwi w jej takiej prostocie. Ale teraz tak też nie każdy z was zastanowi się tak i odpowie sobie samemu, ile razy przed podjęciem jakiegoś właśnie działania, przed przystąpieniem do realizacji projektu, zrobiliście diagnozę potrzeb. Ile razy faktycznie zastanowiliście się, kto jest waszym odbiorcą? Bo człowiek tak ma, i zapewniam was, że wielokrotnie muszę się hamować, że jak jesteśmy przepełnieni jakimiś pomysłami, to od razu chcemy działać. Od razu mamy pomysł w swojej głowie. I często idziemy takim skrótem, że pomijamy te dwa pierwsze etapy metody, czyli empatię i diagnozę potrzeb i po prostu od razu zaczynamy od tej zielonej heksy, czyli od generowania pomysłów.
Pomyślcie sobie, ile razy w takiej sytuacji jakiejś kryzysowej od razu chcieliście działać i ją zażegnać. Tak trochę mamy, że jesteśmy takimi ludźmi. A ta metoda mówi: uwaga, uwaga, zatrzymaj się. Być może twój pomysł na projekt jest rewelacyjny, ale sprawdź to, bo może tylko ci się wydaje, że to jest to, co zadziała. Nie wychodź z przekonania, że wiesz, czego chce uczeń, albo co zainteresuje i przyciągnie do projektu społeczność lokalną, która jest wokół ciebie. Wyjdź do tej społeczności lokalnej. Przepraszam, tutaj musiałam pomachać koleżance, która wychodzi z biura. Z wami się jeszcze nie żegnam. Wyjdź do tej społeczności lokalnej i zadaj jej pytanie. Sprawdź te swoje podejrzenia. Dobra. Mam nadzieję, że trochę was tak wyczuliłam, żeby jakby kładąc ten silny akcent na właśnie na tę empatię i diagnozę potrzeb. A teraz jak zrobić? Jak faktycznie chciałabym teraz, bo zależy mi na tym, żeby nie tylko wam opowiedzieć o tej metodzie, ale żeby podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, żeby być może dostać wam też jakichś takich fajnych narzędzi, które możecie wykorzystać w swojej pracy. Nie tylko przy projekcie, który realizujecie w programie Młodzi w Akcji, też, ale też może w jakiejś codziennej pracy, czy w ogóle na przyszłość. No dobra, jeśli chodzi o empatię, to tutaj na slajdzie pokazuję wam narzędzie, które stworzyliśmy w fundacji i które ma dziwną nazwę, jak wszystkie nasze narzędzia, i jest to ciastek. I do czego można wykorzystać ciastka? O, tutaj równolegle do tego, co ja powiedziałam, Ania na czacie wrzuciła wam link do tego narzędzia edukacyjnego. Pod tym linkiem możecie znaleźć nie tylko plakat ciastka, który będziecie mogli sobie wydrukować, ale też opis, jak możecie użyć tego narzędzia. Ciastek to inaczej persona. Persona jest bardzo mocno wpisana właśnie w metodologię design thinking. Jak wy ciastka? Możecie go wykorzystać ze swoimi uczniami, możecie wykorzystać go z młodzieżą, z którą pracujecie, z nauczycielami, czy w ogóle z szeroko pojętą społecznością lokalną, z kimkolwiek chcecie pracować lub będziecie pracować. Ciastek naprawdę służy do stworzenia profilu przedstawiciela jakiejś grupy. W domyśle grupy, która jest waszym odbiorcą, odbiorcą waszych działań. Na ciastku możecie poprosić, łatwo mi jest operować przykładem jednak młodzieży. Niespecjalnie będę mówiła uczniów ze względu na przedstawicieli instytucji edukacyjnej. Weźmy młodzież. Możecie poprosić młodzież to, żeby stworzyła też na przykład profil siebie, tak? Możecie w związku z tym ich podpytać, tak jak wcześniej już mówiłam, co lubią robić, jak lubią spędzać czas, co dla nich w życiu jest istotne, czego nie lubią, jakiej słuchają muzyki, jakie filmy oglądają, jak odczytają książkę. Te pytania oczywiście też mogą być zdecydowanie bardziej skonkretyzowane, czyli w kontekście tego waszego działania w programie Młodzi w Akcji, to mogłoby być pytania, które naprowadzą was na odpowiedź, czego ten młody człowiek w jakim wydarzeniu chciałby wziąć udział, w jakim projekcie chciałby wziąć udział. Ale od razu wam też zasygnalizuję, że czasami też warto właśnie nie zadawać też takich bardzo konkretnych już pytań, tylko takie czasami abstrakcyjne, które pozornie nie są związane z głównym tematem, bo on takie ogólne pytania mogą wam też coś wiedzieć. Wiedzieć o tym waszym odbiorcy działań. Więc, tak jak powiedziałam wcześniej, empatia to jest ten czas, kiedy staramy się wejść w głowę tych naszych odbiorców, i ciastek jest do tego świetnym narzędziem. Można go wykorzystać zarówno naprawdę z maluchami, z takimi dzieciaczkami, gdzie można na nim jakby szukać. Tworzyć profil tej grupy, która nas interesuje bardziej obrazowo przez rysunki. Można wykorzystać go ze starszymi, którzy po prostu zapisują jakieś hasła. Dlaczego ciastek też jest godnym narzędziem? Bo przez taką swoją trochę abstrakcyjną formę właśnie piernika, jakiegoś ciastka,
Nawet jak kogoś o coś pytamy, zadajemy mu pytanie o jego grupę, to jest takie bezpieczniejsze. To nie jest konkretny człowiek, tylko łatwiej czasami nam powiedzieć, co jest w środku nas, w taki bardziej abstrakcyjny sposób. Myślałam sobie też o tym, bo oczywiście ciastek jest świetnym narzędziem do wykorzystania w pracy przed przystąpieniem jeszcze do projektu, przed budowaniem koncepcji tego projektu. Ale też pomyślałam sobie, moglibyście, jeżeli na przykład jeszcze jakieś wydarzenia w programie Młodzi w Akcji, jeszcze będziecie mieć na przykład wydarzenia, to ciastek jest też, możecie go podczas takiego wydarzenia wykorzystać do zadania pytania, na przykład, kim jest dla Was lokalny bohater? Kim jest w ogóle bohater w tych dzisiejszych czasach? Albo stworzyć taki profil takich bohaterów życia dziennego naszego. Więc zachęcam Was, że jeżeli będziecie jeszcze mieli takie wydarzenie, to możecie to narzędzie w ten sposób wykorzystać. Dobra, pójdę dalej. Diagnoza potrzeb. Ta czerwona diagnoza potrzeb. Ja chciałam powiedzieć, że wiem, że ten tekst z tą diagnozą potrzeb jest tak gorzej czytelna, ale z drugiej strony tutaj chodziło o to, żeby użyć tego czerwonego wyrazistego koloru, bo diagnoza potrzeb, tak jak powiedziałam wcześniej, mam poczucie, że jest takim kluczowym momentem i kluczowym etapem w metodzie design thinking. I od tego, jak głęboko pójdziemy w diagnozie potrzeb, jak ją przeprowadzimy, jak poświęcimy czas, ile poświęcimy czasu na wyciągnięcie wniosków z tego badania, może zależeć jakby taka efektywność i skuteczność naszego projektu, który później będziemy wprowadzać w życie. I teraz mam do Was taką prośbę, żebyście, bo chciałabym teraz Was podpytać o to, z jakimi narzędziami diagnozy potrzeb się spotkaliście. Jakie narzędzia diagnozy potrzeb wykorzystywaliście w swojej pracy, albo przychodzą Wam w ogóle do głowy. I teraz podejmiemy taki eksperyment. Mam nadzieję, że z siecią nic nam się nie stanie i że nagle nie stracę łącza. Chciałabym, żebyście otworzyli nową kartę lub okno w przeglądarce, gdzie za chwilę wpiszecie adres strony internetowej. Uwaga, to ważne jest, żebyście otworzyli nową kartę lub okno i przypadkiem nie wpisali adresu strony, które Wam poduję, w tym oknie, gdzie właśnie odbywa się webinar, bo wtedy wypadniecie z webinaru. Jak już otworzycie nowe okno lub kartę, to wpiszcie w niej adres www.menti.com. Ja równolegle będę za chwilę tutaj kombinowała z ekranem i zaraz go dzielę, ale to spokojnie. Na razie jeszcze mnie widzicie i ja też śledzę czat. Gdy już wejdziecie na tę stronę, bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Tutaj widzę, że Krystyna coś pisze. To będziecie musieli tam wpisać hasło. I hasło to liczby 50, 33, 65. Wszystko Wam się wyświetla na tym slajdzie. I następnie jak wejdziecie na stronę www.menti.com, wpiszecie hasło 50 33 65, tam będziecie mieli możliwość wpisania do 3 narzędzi diagnozy potrzeb. Możecie wpisać też mniej. Jak już to zrobicie, to pokażcie, co Wam powstało. A ja teraz kombinuję, dzielę ekran. Ekran. O, wspaniale. Widzę, że już tutaj się pojawiają pierwsze Wasze pomysły na diagnozę potrzeb. Zachęcam jeszcze kolejne osoby. Wpiszcie narzędzie, które
którym można spytać jakichś odbiorców o to, czego oni potrzebują. Można zbadać za pomocą tego narzędzia ich potrzeby. Czy coś jeszcze tutaj Wam się pojawi? Quiz się pojawił, wywiad, projekt, ankieta, obserwacja. Mam nadzieję, że wyświetla Wam się ten ekran, że też widzicie, jak w czasie rzeczywistym pojawiają się Wasze odpowiedzi. Jeszcze chwilę poczekam. O, ankieta w Google. Dam Wam jeszcze moment. Ja teraz nie widzę czatu, ponieważ nie mam takiej możliwości, żeby mieć dwa ekrany. Szynka pomysłów, dziękuję. Padlet. Wspaniale. Dobrze, poczekam jeszcze moment, bo w ten sposób stworzycie piękną chmurę inspiracji. Burza myśli. Mówiąca ściana. Przepraszam, ale jakby moje entuzjastyczne reakcje świadczą o tym, że po prostu jestem zachwycona tym, co piszecie. Dobrze, jeszcze kilka minut, bo wiem, że jakby też dla niektórych na pewno też wyzwaniem jest to przełączanie się. Zapewniam Was, że dla mnie to dzielenie ekranu też było eksperymentem, ale cieszę się, że na razie nam się on powiódł. Dobrze, to jeszcze ostatni, dosłownie ostatnią minutę czekam. Może jeszcze coś nam się tutaj pojawi. Dobrze, już się nic nie pojawia, to pozwólcie, że odniosę się do tego, co napisaliście. Jestem zachwycona pomysłami, które tutaj się pojawiły. Nie wiem, może zacznę od ankiety. Rzeczywiście, jakby też była tym pierwszym słowem, które się w tej chmurze pojawiło, i bardzo często właśnie do ankiety. Jakby pierwszym takim narzędziem diagnozy potrzeb, które przychodzi nam na myśl, jest ankieta. I rzeczywiście jest tak, że pod wieloma względami ona potrafi być skuteczna, że czasami nie można jej niczym innym zastąpić. Natomiast ja gdzieś też jestem właśnie zwolenniczką też szukania innych, mniej takich oczywistych i mniej standardowych sposobów na diagnozę potrzeb. Tutaj jeszcze się odniosę, że pojawiła się też ankieta w Google, bo myślę, że to też jest taka, powiedzmy, świeższa alternatywa takiej papierowej ankiety. I jeżeli naprawdę nie możecie już zastąpić tego narzędzia diagnozy potrzeb, to zachęcam Was, żeby właśnie skorzystać z takiej może ankiety online'owej z kilku powodów, bo będzie ta forma może jednak ciekawsza i atrakcyjniejsza, a przede wszystkim to Wam łatwiej później będzie opracować wyniki, bo będziecie mieli wszystko w jednym miejscu. Pojawiła się tutaj skrzynka pomysłów, czy możemy też powiedzieć jakiś skrzynka odpowiedzi. Poczekajcie, ja tutaj pozwolę sobie teraz zatrzymać to dzielenie ekranu. W ten sposób straciliście widok na ankietę, ale ja w ten sposób mogę do Was wrócić. Ach, teraz. Dobrze. Pojawiła się tam w Waszej chmurze pomysłów też
właśnie pomysłów, czy skrzynka jakichś opinii. Bardzo Was do tego zachęcam. Dlaczego taka skrzynka może być dobrym narzędziem zbierania odpowiedzi na jakieś zadane przez Was pytanie? Dodaje poczucie anonimowości. Zadajecie pytanie i ktoś bez tej obawy na przykład wypowiadaniu się na forum, w odpowiadaniu na pytanie, może Wam do tej skrzynki wrzucić odpowiedź. Dlaczego skrzynka jest też świetnym pomysłem? Dlatego, że możemy w ten sposób też masowo dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Czy w szkole, czy w jakiejś instytucji edukacyjnej możecie taką skrzynkę z konkretnym pytaniem postawić. Tutaj pojawiła się, ja w ogóle bardzo lubię skrzynkę. Właśnie skrzynkę, którą można powiedzieć skrzynka opinii, skrzynka pomysłów albo skrzynka służąca do diagnozy potrzeb. Ona może mieć wiele zastosowań. Pojawiła się w Waszej inspiracji, którą już później Wam udostępnię po tym webinarze. To, co tam stworzyliście, pojawił się też wywiad i obserwacja. Bardzo często dokonujecie obserwacji, właściwie na co dzień obserwujecie różnych swoich odbiorców, ale w tej obserwacji nie zapominajcie o tym, żeby właśnie ta obserwacja była celowa i żeby wyciągnąć z niej wnioski. Świetnym rozwiązaniem jest wywiad. Oczywiście możemy go przeprowadzić wtedy, jeżeli uda nam się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, zaufania. Oczywiście bezpośrednia rozmowa dla mnie jest super cennym źródłem informacji, natomiast też musimy pamiętać o tym, że pewnie poprzez wywiad do tak masowej grupy potencjalnych odbiorców nie dotrzemy, nie zbadamy tak wielu osób. Jestem ogromną zwolenniczką tej metody, narzędzia. Jeszcze podglądam, co napisaliście. Świetnym pomysłem na diagnozę może być też Padlet. Świetne narzędzie, ale pozwólcie, że do Padleta dzisiaj jeszcze wrócę, ale w innym kontekście, dlatego teraz go nie dotknę. Tutaj na slajdzie, w mojej prezentacji, trochę przewidując, że być może gadająca ściana się pojawi, i rzeczywiście na waszej chmurze, w waszych odpowiedziach pojawiła się mówiąca ściana. Mówiąca ściana czy gadająca ściana to jest świetne narzędzie, znowu do zbierania odpowiedzi na ważne dla nas pytania. Jak można ją, jak je zastosować? Gadająca ściana ma po prostu milion odsłon. To po prostu może być kartka papieru powieszona na ścianie, na przykład w szkole, z konkretnym pytaniem, gdzie zachęcacie waszych młodych ludzi, czy do kogokolwiek chcecie dotrzeć, do tego, żeby umieszczali tam odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście możecie powiedzieć: o nie, jak to, a jak na tej gadającej ścianie zaczną się pojawiać niecenzuralne słowa albo coś, jakieś treści, których nie chcielibyśmy umieszczać. Oczywiście takie ryzyko istnieje. Myślę, że dużo zależy od tego, jak takie narzędzie wprowadzimy, jak wytłumaczymy, dlaczego ono się pojawia, czemu ono służy, że ten głos wyrażony na gadającej ścianie przełoży się później, zostanie usłyszany i przełoży się na działanie. Więc jak ludzie, nawet ci młodzi, poczują, że to ma sens, że to ma im służyć, to myślę, że jakby trochę poskromi to ich chęć do pisania jakichś rzeczy, których nie chcemy na tej gadającej ścianie zobaczyć. Dobrym rozwiązaniem jest też opracowanie regulaminu takiej gadającej ściany. I tutaj na tym zdjęciu, na slajdzie, który widzicie, rzeczywiście taki regulamin jest powieszony. Myślę, że żeby taki regulamin zadziałał, żeby okazał się skuteczny, to warto do jego wypracowania również zaprosić tych młodych ludzi. To nie jest regulamin, tak żeby to nie był regulamin narzucony, tylko wspólnie wypracowany. Może się też zdarzyć tak, że gadająca ściana totalnie nie zadziała. No to wtedy szukajmy innego narzędzia. Może być też tak, że przez 3 dni gadająca ściana będzie po prostu żyła, a później dopiero po 3 dniach zaczną się pojawiać głupie słowa. To może być znak, że jakby już gadająca ściana się wyczerpała, to co mieliśmy się dowiedzieć, dowiedzieliśmy się i zabieramy ją stamtąd.
Gadająca ściana może być też mieć formę taką, że piszemy, ale to może być miejsce, gdzie przyklejamy post-ity z odpowiedziami. To może być też z młodszymi dzieciakami miejsce, gdzie umieszczamy w oparciu dla jakiejś inicjatywy uśmiechy lub serduszka, kciuki albo inne formy wyrażenia jakby emocji, aprobaty lub nieaprobaty dla danego pomysłu. Jeszcze powiem Wam, ponieważ uważam, że diagnoza potrzeb jest super ważna, to dlatego podrzucam Wam w tym momencie różne pomysły na narzędzia. Jeszcze myślę, że takim dobrym sposobem na diagnozę potrzeb jest na przykład spacer badawczy, spacer z kamerą czy spacer z aparatem. W tym momencie tak naprawdę kamerę i aparat wszyscy mamy w kieszeni lub w torebce, więc to jest coś w zasięgu naszej ręki. A myślę, że jakby świetnie pozwala poznać otoczenie, czy to jest w szkole, czy poza szkołą. Możemy wyjść na taki ster badawczy z pytaniem, które miejsce, nie wiem, lubimy, które nie lubimy, w którym lubimy spędzać czas, dobrze się czujemy, a w którym nie. Które miejsce w naszym otoczeniu byłoby właściwym dla zorganizowania właśnie, nie wiem, ważnych obchodów. Czy to będzie szkoła, a może to będzie dom kultury, a może zorganizujemy takie wydarzenie w plenerze. Więc do tego też bardzo, bardzo. O, dziękuję. Tutaj Małgorzata napisała, że poprzednie webinarium przedstawiało metodę spaceru badawczego, więc już się nie rozgaduję na ten temat. Ale tak, to również doskonała metoda diagnozy potrzeb, służąca do diagnozy potrzeb. Między innymi oczywiście. Zostawmy w takim razie już diagnozę potrzeb i przejdźmy do generowania pomysłów. Tutaj nie mogłam się powstrzymać. Generowanie pomysłów, czyli ten moment, kiedy uruchamiamy tę burzę mózgów, i tak jak już wcześniej powiedziałam, myślę, że warto włączać w ten proces szeroką grupę, żeby te generowanie pomysłów, które się oczywiście odbywa już po wcześniejszej uruchomieniu empatii, po diagnozie potrzeb, z której wyciągnęliśmy wnioski, przystępujemy do wymyślania tych pomysłów, ale nie tak oderwanie od rzeczywistości, tylko w oparciu o te wcześniej przeprowadzone badania. I tutaj Wam przedstawiam Kreta. Kret to nasze kolejne fundacyjne narzędzie, które myślę, że przy generowaniu pomysłów świetnie się sprawdza i równolegle link do tego narzędzia został też wklejony w tym momencie na czat. Jak wykorzystać Kreta do generowania pomysłów? Bardzo krótko to opiszę. To, co jest na górze, w niebie, to jest to miejsce, gdzie wpisujemy wszystkie nasze marzenia. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Najbardziej abstrakcyjny pomysł, trochę oderwany od rzeczywistości, czy nasze marzenie, to jest właśnie miejsce, żeby tutaj na głos je wypowiedzieć, pisząc je na przykład w tych chmurkach. Następnie po tym, jak już szeroko pójdziemy z naszymi pomysłami na działania, to przechodzimy do dołu, do krecich koryta. I teraz jesteśmy tutaj. Wiemy wszystko to, co może nas ograniczyć w realizacji tych naszych pomysłów i tych naszych marzeń. Trudności, na które możemy napotkać. One mogą być z bardzo różnego poziomu. To może być, nie wiem, brak wystarczających zasobów ludzkich do działania, brak jakieś ograniczenia finansowe. To, że nie możemy zrealizować jakiegoś projektu na zewnątrz, bo akurat jest zima i że w takim czasie nam się to nie uda. I gdy już przefiltrujemy te nasze marzenia, zestawimy z tymi naszymi ograniczeniami, to w środku, czyli w tym domu, który może być naszą szkołą, a może być naszą instytucją, wpisujemy to, co faktycznie możemy zrobić. Konkretne pomysły na działania, które są realne. Oczywiście generować pomysły można nie tylko przy pomocy Kreta, ale myślę, że on jest świetny do wykorzystania. Właśnie naprawdę zapewniam Was, że mimo tej swojej rysunkowej formy sprawdza się i z dzieciakami, i z młodzieżą, z dorosłymi, ze starszymi, z każdym. Oczywiście takimi narzędziami, już tymi, które też wymienialiście w trakcie diagnozy potrzeb, przy generowaniu pomysłów też spokojnie możemy skorzystać z gadającej ściany na przykład, czy ze skrzynki pomysłów, która się tam pojawiła. Idźmy dalej.
pominęłam w tym mojej wypowiedzi prototypowanie, bo ciężko mi jest to prototypowanie, czyli przekładanie tych waszych pomysłów na kształtowanie koncepcji. Ciężko mi jest je przełożyć na jakieś konkretne narzędzie. Dlatego od razu przeskoczyłam do testa, czyli do tego sprawdzania. I bardzo was zachęcam do tego, że cokolwiek robicie, jakiekolwiek podejmiecie działanie, to sprawdzajcie. Można inaczej powiedzieć, że chodzi tutaj o ewaluację, ale wiem, że w szkole to słowo wywołuje alergię i że kojarzy się w określony sposób, dlatego używam tego słowa sprawdzamy. Sprawdzamy dla samych siebie, co nam wyszło, a co nie wyszło. Bo jeżeli coś nam widzimy, że coś z naszych pomysłów na bieżąco nie działa, bo to nie chodzi tylko o takie sprawdzanie na sam koniec po zrealizowaniu działania, ale w trakcie projektu, w trakcie jego wdrażania. Bo jeżeli widzimy, że coś nie działa, coś zaplanowaliśmy, ale to totalnie się nie przyjmuje, to nie bójmy się zmodyfikować. Sprawdźmy, zobaczmy, zastąpmy innym działaniem albo wprowadźmy jakieś usprawnienie tak, żeby się to działanie przyjęło. Tutaj też myślałam o różnych narzędziach, o których mogłabym Wam powiedzieć, jeśli chodzi o ewaluację. Tutaj akurat wy na slajdzie, a ja w ręku mam coś, co nazywamy w fundacji kuponem ewaluacyjnym, który myślę, że jest świetnym rozwiązaniem czas na przykład też dużych wydarzeń, żeby sprawdzić, czy nam się udało, czy nie. Bo ludzie często przychodzą na jakieś nasze wydarzenia i na przykład nie mają czasu na wypełnienie jakiejś ankiety albo na udzielenie odpowiedzi, albo nie mają długopisu. A tutaj macie kupon ewaluacyjny, który może być trochę zaskoczeniem. Możecie czy Wam się podobało. Tak? Macie tutaj na górze pytanie. Tak? Podobało mi się. No to przedzieram tam, gdzie mi się podobało. Czy to działanie było adekwatne do dzieci w wieku 10-13 lat czy 14-16? No jednak było bardziej dla starszych. To zaznaczamy. Czy pojawiło się coś nowego? O tak, było bardzo dużo nowych rzeczy. Zaznaczam. I w ten sposób mamy informację zwrotną uczestników naszego wydarzenia. Te informacje mogą wrzucić do jakiejś skrzynki, którą zostawiliśmy. I kupon ewaluacyjny jest po prostu super prostym narzędziem, a myślę, że może być przy takim szczególnie pierwszym użyciu trochę zaskakujący. Oczywiście możecie go na swoje potrzeby przerobić, odpowiednio napisać właściwe odpowiedzi, takie, które wpisują się, tak, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź. A sam pomysł na kupon, często jest wykorzystywany, czy my go wzięliśmy z festiwalu, akurat Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tam kupon, tam na biletach, jak kupuje się bilety na filmy w ramach festiwalu, od razu mają taką skalę od tam chyba 1 do 5 i wychodząc z kina, z filmu, można na tym bilecie oznaczyć, na ile ten film mi się podobał i właśnie wrzucić, zostawić w urnie, czyli się nie śmieci. O Jezu, bardzo Ci dziękuję, Małgorzato, za to twierdzenie, że to fajny pomysł i że wykorzystasz. Dziękuję. Właśnie tego potrzebuję. Też takiego potwierdzenia, że wciąż jeszcze mnie nie słuchacie. Bo bardzo mi, o ja też wykorzystam. To od razu Wam też powiem, gdzie go możecie znaleźć. Kupon ewaluacyjny. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to jest jakiś wzór, który tutaj widzicie, ale myślę, że łatwo można go przerobić na swoje potrzeby. Znajdziecie też jego opis w materiale, jak ewaluacja to z klasą. I teraz wydaje mi się, że tutaj Ania, o, już nawet Ania wrzuciła na czacie też link do tej publikacji. Jak ewaluacja to z klasą? Tam znajdziecie kupon, ale też inne narzędzia, które można wykorzystać do ewaluacji. Też od razu powiem, że kupon można też z maluchami wykorzystać. Tylko na przykład umieścić tutaj tylko buźki uśmiechnięte, smutne czy coś i one w ten sposób też mogą po prostu zrobić jego bardziej taką obrazkową wersję dla najmłodszych. Bardzo, bardzo Was zachęcam do tego. Ja już się zbliżam do końca. O, czekajcie, poczekajcie. W Elblągu w ten sposób robiony jest też, aha, test wiedzy o regionie w czasie wakacji. Ekstra. O, widzę, że Dorotę zafrapował krecik. Zaglądajcie do tego materiału. To tylko też powiem, że ja wykorzystywałam kreta na milion różnych sposobów, nie tylko do generowania pomysłów, ale też na warsztatach pracowałam kretem jako narzędziem do ewaluacji.
Wtedy tam, gdzie jest niebo, moi uczniowie wpisywali te swoje pierwotne wizje na działanie. W podziemiach Grecji wpisywali te ograniczenia faktycznie, na które natrafili, a w domku wpisywali to, co w tym projekcie udało im się osiągnąć, ale nie tylko z takim naciskiem na ten efekt, tylko w ogóle taki wymierny, że udało nam się zorganizować wydarzenie, tylko też na przykład jak projekt wpłynął na relacje w zespole czy coś w tym stylu. Oj, ciastek jest świetny, jesteście cudowni. Poczekajcie, bo ja jak tak będziecie, to dobrze to webinar, że szybko nam pójdzie. Tak, tutaj też widzę, że Dorota napisała, że te narzędzia dają dużo, dają taką przestrzeń do wykorzystania ich w różny sposób. Ja Was do tego bardzo zachęcam. Ja Wam tutaj rzuciłam jakiś przykład, ale ogólnie te narzędzia są tak zbudowane, że w momencie, kiedy my Wam oddajemy je w Wasze ręce, to tak naprawdę to, co Wy z nimi zrobicie, to tylko jakieś w Waszej głowie może być jakieś tam ograniczenie, a już wielokrotnie spotkaliśmy się z tym, że dostaliśmy od nauczycieli takie pomysły wykorzystania naszych narzędzi, na które nie wpadli. Dobrze. I w ten sposób tak naprawdę przeszłam przez design thinking, starając się Wam też pokazać jakieś narzędzia, ale chciałabym Wam jeszcze dać kilka takich wskazówek na koniec, takich uczulić Was na różne rzeczy, które myślę, że w działaniach projektowych są super istotne. Nie zapominajcie o tym, żeby się poznać. Mówię o tym takim poznaniu się w zespole projektowym. I chociaż często te zespoły są stworzone przez osoby, które ze sobą współpracują, albo spotykają się w szkole, bo są to nauczyciele i uczniowie, albo właśnie w instytucji jakiejś, jak biblioteka, czy dom kultury, że to są przedstawiciele kadry, czy młodzież i tworzą zespół projektowy. Niby się znacie, ale często jest tak, że mijamy się, ale nie znamy się lepiej. Tak, ja Was zachęcam do tego, żeby każde działanie projektowe rozpocząć od takiego elementu, od tego momentu, żeby pozwolić tej grupie prawej się lepiej poznać, czyli od jakiegoś takiego elementu integracyjnego. My to robimy na bardzo różne sposoby. Na przykład jednym z takich ostatnio przez nas wykorzystywanych często narzędzi jest po prostu koperta, w której mamy dużo różnych wydrukowanych słów, tak zwane słowa kluczowe. Każdy uczestnik nie wiem, jakiegoś naszego spotkania czy warsztatu wie jedno słowo. Te słowa mogą być związane z tematyką przedsięwzięcia, które robi, warsztatu, który prowadzimy, a mogą być zupełnie abstrakcyjne, na przykład jak kaloryfer. I uczestnik tego spotkania losuje właśnie takie przypadkowe słowo i przedstawia się, mówi coś o sobie przez pryzmat tego słowa. Czy to słowo się z nim jakoś kojarzy, czy totalnie się nie kojarzy. To bardzo przyspiesza takie poznawanie się, a jednocześnie daje taki luz, od razu wprowadza przyjemny luz. Wyobrażam sobie, że jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś wydarzenie w swoich projektach i spotka się tam duża grupa osób, no to oczywiście nie poznacie ich, nie będzie szansy na integrację w ten sposób. Ale może warto wtedy zastosować speed dating, to znaczy poprosić, żeby każdy, kto jest na sali, wypatrzył taką osobę, z którą na przykład nigdy nie rozmawiał i dać tym osobom, nie wiem, dwie minuty na rozmowę w tym duecie. I w ten sposób cała sala trochę ożywa i czegoś ludzie nawzajem się o sobie dowiadują. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby nie zapominać o takim prostym, ważnym elemencie. Zaintrygujcie. Mam takie przekonanie, że wśród Was są osoby, które nie tylko w tym roku przygotowywały jakiś projekt związany z obchodami niepodległości, ale robiły to też w zeszłym roku, czy zrobią to za rok. No i my w swoich działaniach i w swoich programach często też się spotykamy z takim wyzwaniem, okej, jak coś zrobić po raz kolejny, ale zrobić inaczej, wyjść z tego schematu. Oczywiście metoda design thinking, o której mówiliśmy, trochę w tym wspiera i właściwie ma do tego doprowadzić, no ale ostatnio też mieliśmy taki przypadek, że prowadziliśmy po raz kolejny szkolenie dla moderatorów, którzy działają w naszym programie i po raz z tymi moderatorami pracujemy od lat.
Od kilku lat, odkąd pracujemy metodą design thinking, robimy jakiś element podczas szkoleń, również szkoleniowy dotyczący DD. I tak samo było w tym roku. Ponieważ ta metoda jest dla nas ważna w naszych działaniach programowych, to chcieliśmy pogłębić ich wiedzę na ten temat. No i teraz, jak wejść głębiej w tę metodę, jak znowu mówić, ale inaczej. No i w tym roku spotkaliśmy się z tymi naszymi moderatorami w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie na Pradze Północ. To jest taka przepiękna przestrzeń, która została stworzona w odnowionej starej kamienicy, która mieści się obok Bazaru Różyckiego. Ja nie wiem, czy wszyscy z Was, bo jesteście z różnych zakątków Polski, wiecie, jaką historię ma Bazar Różyckiego i Praga Północ w ogóle. No więc my wykorzystaliśmy to otoczenie tej dzielnicy, w której się znaleźliśmy. Prowadziliśmy naszych moderatorów w koloryt Pragi, a następnie pokazaliśmy im zdjęcia takiego miejsca, które chcieliśmy, żeby w duchu metody design thinking jakoś zagospodarowali, zaplanowali jakiś projekt zagospodarowania przestrzeni. Daliśmy im zdjęcia, daliśmy im zdjęcia tego miejsca, gdzieś tam też napisaliśmy adres, gdzie to miejsce jest. No i czekaliśmy, co ci nasi szkoleni moderatorzy zrobią. No i co oni zrobili? Zrobili to, na co liczyliśmy. To znaczy, poszli pod ten adres, zobaczyli to, jak to miejsce wygląda na żywo, i zanim przystąpili do planowania działań i projektów, które mogliby, poprzez które mogliby zmienić to miejsce na żywo, i zaczęli pytać ludzi na ulicy, czego oni by chcieli, czego oni by potrzebowali. Chodziło o to, żeby zaintrygować, ale myślę, że w tych waszych działaniach związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości też moglibyście wyjść do tej społeczności lokalnej i spytać tych ludzi, czego właśnie na ulicy, czego oni potrzebują, czego oni chcą. Jedna taka rzecz, o której pamiętam. Tutaj myślę, że przeskoczę slajd, bo strasznie się rozgadałam, a już zbliżam się do końca. To chwalcie się. Co mam na myśli, mówiąc chwalcie się? Robicie niesamowite rzeczy. Nie pozwólcie, żeby to zostało gdzieś w ukryciu. Wykorzystajcie różne kanały o tym, do tego, żeby mówić o tym, co się wydarzyło. To może być szkolna gazetka, to może być, może być szkolny fanpage na Facebooku, strona internetowa szkoły, to może być plakat informujący i zapraszający do wzięcia udziału w wydarzeniu, czy to może być Padlet, który został już wcześniej wspomniany, a ja obiecałam, że do niego wrócę. Nie wiem, czy każdy wie, co to jest Padlet. Padlet to taka wirtualna tablica korkowa, do której przypinamy, do tablicy korkowej przypinamy jakieś notatki, zdjęcia czy coś w tym stylu. To samo robimy z Padletem, tylko wirtualnie. To znaczy, to jest takie miejsce, gdzie nie pisze się zbyt długich relacji, tylko raczej coś hasłowo i tam gramy zdjęciem. To może być świetna, bardzo łatwo jest taki Padlet nałożyć, jest bardzo intuicyjny, aktualnie jest też już przetłumaczony na język polski, trochę koślawo, ale jednak jest bardzo intuicyjny w obsłudze. To jest na przykład świetne miejsce, żeby pokazać to wasze, na przykład wydarzenie czy projekt. Możecie pokazać całą historię, jak wasz projekt się rozwijał, aż do tego momentu kulminacyjnego, czy jakiegoś, nie wiem, na przykład dużego wydarzenia, które miało w tym projekcie miejsce. Dla mnie to chwalenie się, to też mówię nie tylko o takim pokazaniu efektów końcowych tego, co zrobiliście, tylko na bieżąco pokazywania tego, co robicie. O, tutaj ktoś napisał kartka internetowa. No, trochę tak. Tych sposobów na pokazywanie swoich działań jest mnóstwo, ale róbcie to nie tylko ze względu na siebie, tylko też na tych młodych ludzi, tych uczniów, młodzież, którą w działania włączacie. Bo to jest takie ważne ukoronowanie i podsumowanie ich działań, ich zaangażowania, docenienie ich, ukoronowanie ich pracy. A zapewniam Was, że jak inni uczniowie też. Że zaangażowanie rodzi zaangażowanie. Zmotywowani ludzie przyciągają kolejnych zmotywowanych ludzi.
Więc jakby nie trać, wykorzystajcie to, co robicie, do jakby jeszcze zwiększenia zasięgu tych swoich działań, projektów i pomysłów. I już w końcu udoskonalajcie. Dla mnie design thinking to jest tak naprawdę, można to tę metodę nazwać kołem usprawnień. Design thinking to taka metoda, właściwie jak już się raz tym zacznie pracować, to się nigdy nie kończy. Bo jeżeli dojdziecie do ostatniego niby etapu testowania, czyli sprawdzacie, czy zaplanowane przez Was rozwiązania, czy Wasz projekt sprawdził się, czy jednak po wyciągnięciu wniosków stwierdzacie, że jeszcze coś można usprawnić, to przechodzicie tak naprawdę przez to koło, przez te wszystkie etapy jeszcze raz. A czasami się okaże, że nie musicie przechodzić przez wszystko, tylko wystarczy, że cofniecie się do tego etapu generowania pomysłów czy prototypowania. Coś usprawnicie, coś ulepszycie i pójdziecie dalej. Więc tutaj też przedstawiam, tak, też na tym ostatnim slajdzie, drogę. Bo każde wasze działanie, każdy wasz projekt to jest droga. Na tej drodze napotyka się na różne zakręty, na jakieś trudności, na jakieś wertepy, ale jest też cel, do którego jakoś dążymy. Zawsze jeszcze na tej drodze można się gdzieś zatrzymać, zastanowić, zrobić krok do tyłu, zmodyfikować, ulepszyć, pójść z tym doświadczeniem do przodu. I mam nadzieję, że podczas tego naszego dzisiejszego spotkania zobaczyliście coś jeszcze, jakieś narzędzie, że dałam Wam jakąś taką inspirację, która pozwoli Wam nawet jeszcze do tych działań, do tych projektów, które teraz realizujecie, może jeszcze coś dodać. O, poczekajcie, dziękuję za ciekawy pomysł. O, tutaj Andrzej wrzucił nam link na czacie do jakiegoś jeszcze innego narzędzia, którego, uwaga, nie znam i chętnie poznam. I Andrzej nam reklamuje, że no jest nawet lepszy od Padletu, czyli też pewnie służy do jakiegoś prezentowania efektów swoich działań. Super. Może teraz ja tak naprawdę już przeszłam do końca, ale być może macie jeszcze właśnie jakieś pytanie, albo chcecie teraz się podzielić, bo widzę, że dzielicie się swoimi jakimiś inspiracjami na czacie. Wspaniale. Czy to jest darmowe narzędzie? Padlet jest darmowym narzędziem. Jeszcze przynajmniej. Ale Andrzej pisze, że to narzędzie, które polecił też. Ja też dziękuję Małgorzato, w ogóle dziękuję Wam wszystkim, a nawet dwóm Małgorzatom pod rząd tutaj dziękuję. Jeszcze chwilkę, jeszcze nie kończę, bo jeszcze czekam na te różne informacje, które od Was spływają. Są to podziękowania i ja ze swojej strony również dziękuję. Też dziękuję za wyrozumiałość. Jest mi zawsze bardzo trudno mówić tak po prostu do komputera. Zdecydowanie wolę mówić do człowieka. Na szczęście wiem, że tutaj jesteście, bo reagowaliście na bieżąco. Ja jestem bardzo ciekawa też Waszych projektów i efektów Waszych projektów i też obiecuję, że do nich będę zaglądała. Bardzo, bardzo dziękuję. Było mi naprawdę bardzo miło też włączyć jakoś Wasze działania w ten sposób, chociaż w programie Młodzież w Akcji, którym ogromnie sympatyzuję. Dobrze, to ja Wam, słuchajcie, ja już w takim razie się serdecznie z Wami żegnam. Na slajdzie pojedzie kontakt do mnie. Jeżeli chcielibyście o coś pytać, coś mi umknęło, to śmiało do mnie piszcie, odzywajcie się. Do usłyszenia. Ja już kończę. Uwaga, pa.